Człowiek u zarania swoich dziejów szybko zorientował się, ile może odnieść korzyści, wyzwalając energię chemiczną zgromadzoną na przykład w drewnie. Rozpalał ognisko, ogrzał się przy nim, przygotował jedzenie, potem budował chatę i na środku tej chaty przygotowywał miejsce pod ognisko, żeby ogrzać całe pomieszczenie. U góry był wylot na dym. Wykorzystywał zjawisko wydobywania, wyzwalania energii chemicznej zgromadzonej w drewnie. Zapoczątkowywał reakcję chemiczną, reakcję spalania. My dzisiaj robimy to samo. W ciepłowni, jak sama nazwa mówi, coś tam z ciepłem się dzieje, jest wyzwalana energia chemiczna zgromadzona. Bądź to w gazie, bądź w ropie naftowej, bądź w węglu. I przez miejsce, gdzie to się dzieje, przeprowadzane są rury z wodą, woda się ogrzewa i rurociągami dociera do naszych mieszkań. Zimą mamy ciepło. Człowiek zorientował się również, że można wykorzystać tę energię chemiczną, wyzwalając ją jeszcze w inny sposób. Mianowicie, jeśli mamy coś, co się porusza, czyli coś, co ma energię mechaniczną, to my tę energię możemy wykorzystać. Ano na przykład, jeśli coś się porusza, to zamieniamy ten ruch na ruch obrotowy, pas transmisyjny na koła i mamy pojazd. No i w ten sposób powstał silnik cieplny, w którym to silniku energia chemiczna zgromadzona w paliwie jest wyzwalana, zamieniana na energię wewnętrzną, a ta na energię mechaniczną. Żeby zrozumieć istotę działania silnika cieplnego, przeanalizujmy następujący proces. Cylinder, w którym znajduje się tłok szczelnie przylegający do ścianek, mogący się poruszać bez tarcia. Pod tłokiem znajduje się substancja robocza, gaz. Jego ciśnienie jest P. Jeśli zaczniemy ogrzewać ten gaz, wówczas ten gaz będzie się rozszerzał. Tłok będzie się przemieszczał. A więc mamy to, o co chodziło. Jeśli dostarczamy energię wewnętrzną w postaci ciepła, tłok uzyskuje energię mechaniczną. Tłok przemieścił się o delta H. Praca wykonana nad tłokiem, czyli przyrost energii mechanicznej tłoka, W równa się siła, z jaką czynnik roboczy gaz działał na tłok, razy przemieszczenie tłoka delta H. Jeśli skorzystamy z definicji ciśnienia, które to ciśnienie jest równe stosunkowi siły wywieranej na powierzchnię do wielkości tej powierzchni, to będziemy mieli zależność następującą. P razy S z definicji ciśnienia F jest równe P razy S. Ale przyjrzyj się temu drugiemu iloczynowi, który tu występuje. S delta H to jest przyrost objętości gazu. Mogę więc zapisać, że praca wykonana przez gaz nad tłokiem jest równa P delta V. Innymi słowy, to jest ta energia mechaniczna, którą uzyskał tłok, a która powstała z energii wewnętrznej czynnika roboczego, gazu. No, aby zrozumieć działanie silnika cieplnego dokładnie, przeanalizujmy przemiany gazowe, przedstawiając je na wykresie w zależności ciśnienia od objętości. I pierwsza przemiana, która tutaj miała miejsce, w której to przemianie ciśnienie się nie zmieniało, dostarczane musiało być ciepło i tłok przemieszczał się. W tej przemianie ciśnienie jest stałe, czyli wykresem jest
linia prosta, równoległa do osi objętości. I nie byłoby tu nic ciekawego, gdyby nie to pole, które zaznaczyłem pod wykresem. Jest to prostokąt. Pole prostokąta jest równe A razy B. A to ciśnienie, B jest to przyrost objętości, V2 minus V1, czyli to P delta V. Na wykresie zależności ciśnienia od objętości pole pod wykresem jest równe wykonanej przez gaz pracy. I dotyczy to nie tylko przemiany izobarycznej, każdej innej. I tę każdą inną przemianę przeanalizujmy. Przemiana izotermiczna. Wykresem zależności ciśnienia od objętości w tej przemianie, gdy temperatura jest stała, jest gałąź, jedna z gałęzi hiperboli. Jest to izoterma. Pole pod tą izotermą no jest ograniczone krzywą. W liceum nie umiemy liczyć pól ograniczonych krzywymi, ale ktoś, kto będzie studiował te zagadnienia, spotka się z całkowaniem. Proste zagadnienie, liczenie pól ograniczonych krzywymi. Tu, gdy gaz się rozszerzał, została wykonana taka praca, czyli tyle energii wewnętrznej zamieniło się na energię mechaniczną. Przemiana adiabatyczna to przemiana, której nie ma wymiany ciepła z otoczeniem. Ona jest bardziej stroma niż izoterma. Dlaczego? Bo w przemianie izotermicznej zmiany ciśnienia następują w wyniku zmian objętości. Tylko w przemianie adiabatycznej zmiany ciśnienia następują również kosztem zmian objętości, ale dochodzi jeszcze zmiana temperatury. Ta zmiana temperatury powoduje dodatkową zmianę ciśnienia. Zatem tym samym zmianom objętości w jednej i drugiej przemianie odpowiadają różne zmiany ciśnienia. Większe zmiany ciśnienia w przemianie adiabatycznej. I to jest tu, to pole pod tą krzywą, to praca wykonana. No popatrzmy również na przemianę izochoryczną. No objętość stała, czyli delta V równa się 0. W takich przemianach nie ma wykonywanej pracy. A teraz zastanówmy się nad silnikiem cieplnym. Substancja robocza w silniku cieplnym nie może podlegać jednej przemianie. Bo co to by znaczyło? Na przykład przemianie izobarycznej. No to ten cylinder musiałby być nieskończenie wielki. Nonsens. Zasada działania każdego silnika cieplnego jest taka. Substancja robocza jest poddawana kilku przemianom gazowym, w wyniku czego po drodze jest wykonywana praca, ale kolejne przemiany gazowe mają za zadanie doprowadzić czynnik roboczy do stanu początkowego, tak żeby on mógł z powrotem wykonać pracę. Kolejny raz. No i można sobie wymyślić wiele cykli składających się z kolejnych przemian, które doprowadzą do wykonania wielokrotnego pracy. Pierwszy cykl wydawałby się taki prościutki. Wychodzimy z A, przemiana izobaryczna, izochoryczna, znowu izobaryczna, izochoryczna, wróciliśmy do A. I zwróć uwagę, na odcinku AB jest wykonywana praca równa polu pod tym odcinkiem, wykonywana praca przez gaz, a na odcinku CD jest wykonywana praca nad gazem, praca wkładana, czyli zamieniana energia mechaniczna na wewnętrzną czynnika roboczego. W efekcie w tym silniku praca użyteczna, ta, którą możemy wykorzystać, jest równa polu tego prostokąta, różnicy prac wykonanej przez silnik i włożonej z powrotem do silnika. No i można sobie teraz wymyślić wiele cykli. Na przykład taki. Tu praca wykonana będzie równa polu
tego trójkąta liczbowo. Można wymyślić taki cykl, przemiana izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna. Praca wykonana będzie polem prostokąta AB i w dół. Praca włożona z powrotem pod krzywą AC. A praca użyteczna to będzie to pole trójkąta, gdzie jeden bok jest izotermą. A można i taki cykl sobie wymyślić oparty na adiabacie, izobarze i izochorze. I tak można wymyślać różne cykle. Ale jest jeden cykl, który jest idealny w stosunku do tych wszystkich innych. Jest to cykl Carnot. Pan Carnot opracował teorię silnika, w którym mamy AB rozszerzanie izotermiczne, wtedy gaz rozszerzając się pobiera ciepło, następnie BC, przemiana adiabatyczna, rozszerzanie, więc gaz wykonuje pracę kosztem swojej energii wewnętrznej, tu wykorzystywał do wykonania pracy pobrane ciepło. Wykonał tyle pracy, ile pobrał ciepła. Tu jeszcze na BC, na odcinku BC, wykonał pracę, zamieniając energię wewnętrzną na mechaniczną. A potem od CD znowu przemiana izotermiczna, tylko sprężaniem. Jeśli tak, to wtedy nad układem jest wykonywana praca. Układ oddaje wtedy ciepło do otoczenia. No i przemiana adiabatyczna sprężaniem. Znowu nad czynnikiem roboczym jest wykonana praca, czyli przemieniona część energii mechanicznej na wewnętrzną. Praca użyteczna to pole między tymi krzywymi. Trzeba pamiętać, że ten cykl jest dlatego tak istotny, że sprawność tego silnika nie zależy od rodzaju substancji roboczej, od jej parametrów, zależy tylko od temperatury początkowej i końcowej. Pamiętajmy o tym, że sprawność silnika jest to stosunek ciepła pobranego minus ciepło oddane do ciepła pobranego. Q1 minus Q2 do Q1. W przypadku silnika Carnot, tylko w przypadku tego jednego cyklu, pozostałe mają zupełnie inne postacie wzorów na sprawność. Mamy T1 minus T2 do T1. Sprawność silnika Carnot zależy od temperatury początkowej i końcowej. Nie zależy od tego, jaka jest, co jest substancją roboczą. Patrząc na wszystkie silniki cieplne, jakie mogłyby być zbudowane, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w każdym rzeczywiście zbudowanym silniku dochodzą straty energii, straty ciepła, straty energii mechanicznej poruszającego się tłoka. A to tłok nie jest szczelny, a to ścianki przewodzą ciepło i oddają do otoczenia. W związku z tym każdy rzeczywisty silnik, który by nawet pracował w cyklu Carnot, nie będzie miał idealnie sprawności wynikającej z tego wzoru, bo dochodzą do tego jeszcze właśnie te straty. Należałoby jeszcze powiedzieć, co to jest ta praca z powrotem włożona w silnik. Otóż, jeśli skupimy się na silniku czterosuwowym, silnik spalinowy czterosuwowy, są cztery suwy, ale praca jest wykonana podczas jednego suwu. Zatem gdyby w suwie pracy było wykonanych 10 dżuli pracy i my te 10 dżuli pracy od razu wykorzystalibyśmy, to tłok
nie poruszałby się już. Nie byłby w stanie wykonać suwu ssania mieszanki, jej sprężania i wydechu spalin. Zatem zwróć uwagę na to, że przyroda tak jest skonstruowana, że aby silnik działał, to tłok musi część wykonanej pracy zachować, bo ją za chwilę będzie musiał włożyć, żeby w silniku, żeby ten silnik był w stanie do ponownego wykonania pracy przystąpić. Analogicznie jest z ciepłem. Ciepło jest, mówimy, pobrane, ale to jest ciepło, to jest energia wewnętrzna wyzwolona z chemicznej, otrzymana z wyzwolonej chemicznej. I każdy silnik musi mieć chłodnicę. Musi być różnica temperatur między miejscem, gdzie następuje wyzwolenie energii chemicznej, a chłodnicą. Nie ma silnika bez chłodnicy. Jeśli nie byłoby różnicy temperatur, silnik nie będzie pracował. Ale o tym powiemy sobie dokładniej przy okazji entropii.